Tramwaje śląskie tradycyjnie dały dziś odpocząć zaprzęgom reniferów i zorganizowały przejazd świętego Mikołaja. Z okazji nadchodzących świąt jeździmy zawsze co roku takim tramwajem, a tramwajem dlatego, że sanie zostały na warsztatach na zajezdni w Chorzowie i mają coroczny przegląd. Muszą tam mieć światła sprawne, ogrzewanie sprawne, bo Mikołaj też zmarznie jak jedzie. Dlatego poruszamy się takim fajnym tramwajem. Pasażerowie na przystankach tramwaju wypełnionego prezentami mogli liczyć na jego szczodry gest. Niestety technika poruszania się świętego jest pilnie strzeżona, więc podobnie jak do sani Mikołaja nikomu nie udało się wsiąść też do tramwaju. Myślałam, że my będziemy mieli przejażdżkę z Mikołajem, a tu się nam nie udało. Nam udało się sprawdzić, że Mikołaj podczas swojej podróży tym torem odwiedził Chorzów, Świętochłowicę, Rudę Śląską, Zabrze i Bytom. W przyszłym roku na pewno wybierze się do Sosnowca, by przejechać się nową linią tramwajową. Tramwaje śląskie przeprowadziły już pierwsze jazdy próbne na wydłużonym odcinku linii tramwajowej w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Ta linia tramwajowa, która kończyła się od momentu budowy, czyli 40 lat temu przy ulicy Braci Mieroszewskich, teraz została wydłużona zgodnie z projektem i obejmuje już całe osiedle. Tak naprawdę to linia jest, ta linia tramwajowa i w ogóle tramwaje śląskie w Sosnowcu kończyły proces inwestycyjny te 40 lat temu i ponownie w Sosnowcu startuje. Nam jako gminie daje to możliwość przemodelowania przede wszystkim komunikacji autobusowej. Prace nad nową linią tramwajową zaczęły się 27 miesięcy temu. Teraz po ponad 2 latach robót linia gotowa jest do użytku. Wykonawcy tutaj mocno stanęli na wysokości zadania, bo mimo przeróżnych problemów na placu budowy potrafili tak poprowadzić te realizacje, że mimo tych utrudnień poradzili sobie z nimi i jesteśmy w grudniu gotowi do uruchomienia tej linii. Mieszkańcy Sosnowca będą mogli nową linią przejechać się jeszcze przed świętami. No cóż, może bez udziału Mikołaja, ale za to z prezentem pod choinkę.